serdecznie na moim kanale i przychodzę dzisiaj do Was z babskim vlogiem. Zgodnie z zapowiedziami, jakie były właśnie w zeszłym tygodniu, dzisiaj spotkamy się z dziewczynami i celebrujemy Dzień Kobiet. Dzisiaj jest sobota, 9 marca, tak wiem, wczoraj był Dzień Kobiet, ale my wczoraj byliśmy zmęczone po pracy i postanowiłyśmy właśnie całe to świętowanie przenieść właśnie na sobotę. Także zapraszam Was do oglądania, a przy okazji chcę Wam złożyć wszystkim kobietkom serdeczne życzenia właśnie z okazji naszego święta. Obyście były radosne, obyście były szczęśliwe i obyście się oczywiście wszystkie szanowały. I tak, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy na razie w piątkę, tak? Piątkę, bo jeszcze jedna dziewczyna ma dojść, resztę dziewczyn dołączy troszeczkę później i jesteśmy w Oak Roomie i tutaj sobie zjemy kolację, oczywiście Wam za chwilkę ją zaprezentuję, a jestem tutaj z towarzyszkami, które Wam przedstawię, niektóre znacie, niektóre poznacie, niektóre zobaczycie po raz pierwszy. Jedna, Iwona. I od Iwonki zaczniemy. Cześć Iwonka. Cześć. Jesteś po raz pierwszy na moim kanale, a chociaż byłaś gdzieś w przebitkach, prawda? Gdzieś byłaś, no. Robiłyśmy jakieś spoty chyba reklamowe do czegoś, to gdzieś tam się przewijałaś, także to jest Iwonka i korzystając z okazji chciałam się zapytać, czym dzisiaj pachniesz? Nie pamiętam. Nie pamiętasz, czy pamiętam. Ja oczywiście pachnę Misguided Baby Dreams, to jest mój ostatnio bardzo ulubiony zapach i namiętnie go używam. I tutaj mamy po mojej lewicy Barbarkę. Cześć Basia. Cześć. Basię znacie z challenge'ów. Tak, tak. Tak. Próbowałyśmy kiedyś jedzenia. Jakie to było, pamiętasz? Kolumbijskie. Kolumbijskie czy? Kolumbijskie, afrykańskie. Nie, afrykańskie chipsy i tak dalej. No. Także dla zainteresowanych tutaj Wam podlinkuję, jak macie ochotę. Może macie, to były jedne z moich pierwszych takich filmików testowania, także moja nieporadność. Możecie poznać moją nieporadność tam. Basiu, czym ty dzisiaj pachniesz? One million. One million, o. Tutaj mamy Anię. Cześć Aniu, witam cię w moim vlogu. Ania z nową fryzurą. Oj, o jest ostrość, bo mi uciekła. Ania, czym ty dzisiaj pachniesz? Wiedziałaś, czego macie uciec. Dawidow Cool Water dla kobiet. O, bardzo ładny zapach, znam. I jeszcze Wam powiem, że Ania się pojawiała we vlogach wakacyjnych i zakupowych do Ikei. I jeszcze we wpadkach ostatnio się pojawiłaś. Nie wiem, czy oglądałaś, ale były wpadki z Tobą. Nie, ale na pewno zobaczę. Tak widziałam. I mamy Danusię. Cześć Danusiu. Witamy Danusię. Danusia też oczywiście się pokazywała na moich wakacyjnych vlogach. I oczywiście zaproszę Cię również do jakiegoś challenge'u. A challenge mam ciekawe czasami. I uważaj, bo wylądujesz w moich wpadkach. O ile takie będą. Danusia, ty czym dzisiaj pachniesz? Dzisiaj pachnie czymś ten różowy. Tak, to jest prezent od twojego męża. Tak. Bardzo pięknie pachnie. Ja posiadam tylko wersję zieloną. Oczywiście nie powiem nazwy, bo język sobie przekręcę. Ale ta różowa, co Danusia ma, gdzieś tutaj się postaram wam zdjęcie wkleić. Również przepięknie pachnie. Tylko że zielony. Wszystkie są czas tej serii, tylko każdy ma inny zapach. Także my czekamy na pozostałe uczestniczki naszego wielkiego święta. A jeszcze wam powiem, co piję, bo piję pierwszy raz. Co to jest Iwonka za piwo? To jest Birra Moretti. A, bo ja to jeszcze tej nazwy nie mówię wypowiedzieć, dlatego się ciebie pytam. I to jest włoskie piwo, tak? Chyba tak, nie jestem pewna. I prawdopodobnie to jest włoskie piwo. Ci, co mieszkają we Włoszech, a wiem, że mamy tutaj Tomka i jeszcze Magdę, który... Ja oczywiście was pozdrawiam. Powiedzcie mi, czy to jest włoskie piwo. Ja wam tutaj zbliżę, może ostrość padnie. Także potwierdźcie, czy to jest włoskie piwo. Ja na razie właśnie będę trunkowała się i czekamy właśnie na danie. Zaraz wam pokażę, co żeśmy sobie z dziewczynami zamówiły i na razie uciekam. Dobra Danusia, powiedz mi, co ty zamówiłaś? Kaczuszkę. Kaczuszkę. I Ania też, tak? Ania też kaczuszkę. Ania też kaczuszkę. A ja zamówiłam sobie tak. O, ostrość mi ucieka. Jeszcze podjaśnię, żeby było ładniej. Zamówiłam turbota, krewetki w tortellini, tak? Iwona jeszcze pire ze szpinaku. Tak, i konfit z pomidora. I konfit z pomidora.
I do tego chipsy, czyli frytki. A teraz powiedz mi, co ty zamówiłaś? Ja mam monkfish z szpinakowym risotto. Impatento. I chyba Basia ma to samo, tak? Fajne frytki tutaj, tak? Basia ma to samo. Także zaraz będziemy testować nową potrawę. Przyznam, że ja czegoś takiego jeszcze w życiu nie jadłam. Nie jadłam turbota i nie jadłam krewetek w tortellini. Także zaraz zobaczymy, czy będą mi smakowały, czy też nie. I witamy Karolinę. Właśnie Karolina dołączyła do naszego grona. Zamówiła włoskie piwo i czeka na rybę, tak? Nie wiem. Co zamówiłaś? Monkfisha. Monkfisha. Monkfisha, dobra. I zadam ci pytanie, które zadałam każdej dziewczynie tutaj z naszego grona. Czym ty dzisiaj pachniesz, Karolina? Ralphem Laurenem. Czym, czym? Ralphem Laurenem. A jaka wersja? Czerwona? Nie wiem, niebieska z różową. Niebieska z różową. Dobra, poszukam na internecie i wkleję wam tutaj zdjęcie. I teraz powiedzcie mi, dziewczyny, jak wam smakowało? Ania, jak ci smakowała kaczuszka? I Danusiu, jak wam smakowały kaczuszki? Lubię kaczuszki. Tak? Piersi, ja lubię piersi. Basia, ty miałaś monkfish, tak? No, tak. I jak ci smakowała? Smakowała ci? Tak, bardzo dobre. I teraz Iwona. Iwona, tak, też miałaś monkfish. Tak, tak. I powiem wam... powiem wam, że miałam... O, nie tak. Powiem wam, że miałam turbota i pierwszy raz w życiu jadłam turbota i jestem tą rybą zafascynowana. Także same achy i och były nad talerzem moim. I miałam go jeszcze co? Z pire ze szpinaka i pomidorowy... Marmolada pomidorowa, coś takiego, ale wszystko było przepyszne. Także jeżeli jesteście z okolic Kawan lub mieszkacie blisko Kawan, także zapraszam was serdecznie tutaj do Oak Roomu i polecam wam to jedzenie, bo jest naprawdę przepyszne. Ja tu już jestem drugi raz, bo przypomnę, że w 2018, tak, w 2018 byłam tutaj na walentynki i również mi tutaj bardzo smakowało jedzenie. Jestem tutaj ponownie i również jestem pod wrażeniem. Iwonka, powiedz mi, co zamówiłaś sobie za deser? Prosecco jelly. Prosecco w galaretce, tak? Z musem z białej czekolady. Z musem z białej czekolady. Ja sobie odpuściłam deser, dlatego że no nie dam rady wcisnąć deseru, ale Iwona i Basia zamówiły właśnie sobie to samo. A Karolina? Karolina sobie zamówiła, co ty sobie zamówiłaś, bo ja nie wiem. Co? Z masą orzechowym, chlebek i rodzaju. Aha, dobra. Chleb z Tesco z masą. Tak, właśnie tak. Smakuje ci? Tak, smakuje. Basia, smakuje ci? Tak. Ja ci powiem, że pysznie wygląda. Iwona, widzę po twoim sposobie jedzenia, że też ci smakuje. Powiem wam, że następnym razem chyba w ogóle przestanę na deserze i tylko deser zamówię. Bo nie da się. Ja nie mogę. Na przykład po tym moim daniu nie dam rady deser. Starter i deser. Albo starter i deser. Ta Ania ma rację. No i piwo. Włoskie. I tak, my opuściłyśmy już restaurację Oak Room i uderzamy do McMahonsa. To jest taka nasza stała miejscówka na spotkania. Dziewczyny się ze mnie śmieją tam z przodu. Ale powiem wam, że naprawdę jedzenie jest pyszne. Polecamy Oak Room. W McMahonsie będziemy piły tylko piwa. I inne trunki. Oby nie. Oby nie? Basia, nie chcesz pić? Mówisz, żeby tylko się na piwie skończył. Ale skończy się tylko na piwie. Ewentualnie zamówimy sobie gin. Asia zobaczyła buty. Które ci się podobają? No ładne, takie kolorowe z jak to się, z haftami, no nie? Bardzo ładne buty. I jeszcze mi się podobają, zobacz. I jeszcze na przecenie. Ja bym tak nie wyszła, ale to by mi pasowały. No, kupię sobie. Kup, jeszcze na przecenie by za 20 euro tylko. No, ale jutro też otwarte? Jutro jest otwarte na pewno. U nas... No nie wiem, czy na przykład ja w niedzielę byłam w zeszłym tygodniu w Wilsonie i był zamknięty. U nas dla ciekawostki w niedzielę tego typu sklepu są otwarte, tak? Tak. Wszystkie. Ale i są zamknięte. A w Polsce wiemy z tego, że tam jest tylko jedna chyba sobota? Nie, niedziela robocza.
A tutaj jest wszystko pootwierane. Kosmetyczne, niekosmetyczne, buty, nie buty. Ale podobają mi się. Do plecaczka ci pasują. Do tatuaża. Nie, ja lubię takie inne. No dlatego powiedziałam, że pasowały i fajne, no. I chciałam wam w ogóle dzisiaj pokazać nasz outfit, ale nie wiem, czy mi się uda. Może w Magmahonsie mi się uda. Co, dziewczyny? Pokażecie swoje outfity na Dzień Kobiet? Może? Zależy, ile wypijemy. Zależy, ile wypijemy, tak, dokładnie. I witamy ostatnią uczestniczkę naszego spotkania babskiego, Ewę. Dostała atak śmiechu. Ewa, dlaczego się śmiejesz? Ale ty jesteś przyzwyczajona do kamery. Skąd takie zachowanie u ciebie? Emocje, tak. Dobra. I tak, dołączyła do nas Ewa. Miejmy to za sobą. Ewa znacie oczywiście z moich wszystkich głosowych vlogów. Witamy cię, Ewa. Dołączyłaś jako ostatnia. Pytanie, jakie ta zaraz miała dla Ewy? Jakie pytanie? Mam pytanie takie, jakie miałam do wszystkich dziewczyn. Czym pachniesz dzisiaj? Salvatore. Jaka wersja? Misterioza. Misterioza. I to jest ta czarna wersja, tak? Czarna. Ale pokazałaś mi jeszcze jeden zapach, który mnie uwiódł. I co to jest za zapach? I może pokaż mi tą próbkę. Już ci pokazuję. Nowość. To jest nowość? Nie jest nowość. Nie jest nowość? Nie, to nie jest nowość. To są takie, które cię mam. Estée Lauder. Nie wiem, czy zrobię zbliżenie? Może widać. Mam nadzieję. Na razie ostrość na ciebie idzie, Ewa. Przepraszam, ale ostrość na ciebie szła. Dobra. Tak wyglądają Estée Lauder i jak one się nazywają? Poczekaj, przeczytam sobie. Musla Róż, tak. Dajcie mi znać, czy miałyście ten zapach i co ty o tym zapachu sądzicie. Ale ja się w nim zakochałam od pierwszego powąchania, a to się rzadko oczywiście zdarza. Ale cały czas go mam tutaj i pachnie przepięknie. I tak, powiem ci, Ewa, że masz przepiękną sukienkę printy Gucci. Gdzie ty taką sukienkę dorwałaś? Gucci nie oryginalna. Nie oryginalna, ale gdzie ją zakupiłaś? Stradivarius. I kiedy ją zakupiłaś? Tydzień temu. Tydzień temu, czyli ona jest cały czas na stronie, tak? Tak. I powiedz mi jeszcze cenę. 19 euro. 19 euro, czyli 80 zł, czyli nie tak drogo, prawda? Nie. Także jak macie... O, ale patrz, jakie ja mam... Dobra, ja sobie trochę... I dlatego... Przepraszam, że się świecę. I dlatego wiem, dlaczego się świecę, dlatego, że miałam tak strasznie podjaśnione. Ale już to zniżę. No i teraz jesteśmy normalne.